starała się realizować zadania. Wiadomo, czasami wychodziły, czasami nie. Mecz był zacięty, mimo to pod koniec nie daliśmy się ponieść emocjom i graliśmy z spokojem. I dociągnęliśmy to do końca. Tak jest, gratulacje dla naszej drużyny, a również dla przeciwników za dobre zawody. Mecz zaczęliśmy bardzo dobrze, z dobrą energią, dobrą grą w obronie i komunikacją. Później troszkę stanęliśmy w ataku, to pozwoliło rywalowi zbliżyć się na 2-4 punkty. Mecz toczył się w zasadzie z naszą przewagą, ale ona nie była pewna nie do końca. To spowodowało, że była dobra końcówka meczu i trzeba było wykazać się spokojem, opanowaniem. Z tego się cieszę, że dowieźliśmy zwycięstwo do końca. Gratulacje dla całej drużyny za zajęcie drugiego miejsca. Dziękujemy wszystkim, też zwłaszcza rodzicom, za wsparcie i będziemy walczyć w kolejnych turniejach. Dziękujemy i do zobaczenia. Yeni bir takım oluşturuyoruz. Takımımız güzel ancak gelişmeye ihtiyaç duyuyoruz. Bu turnuva bizim için çok güzel oldu. Bütün organizasyona teşekkür ederiz. Good. ja, also es war von Anfang an ein ausgeglichenes Spiel. Es war immer auf Augenhöhe. Dann haben wir mal geführt. Dann hat Zielona Gora mal geführt. Und dann hat sich das irgendwie eingependelt, dass wir mit 7, 8, 6 immer hinten waren. Und ja, aber die Jungs haben das gut gemacht. Das Spiel hätte so ausgehen können oder so ausgehen. Jetzt zugunsten von Zidane Gora, Glückwunsch dafür. Und ja, dann schauen wir mal, dass wir das nächste Champion-Turnier ein bisschen besser machen.